Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fact Life. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosto, pan poseł prosto z Pragi. Ale ja zacznę od pytania, co zrobi Unia Europejska, aby powstrzymać Putina po tym, jak on właściwie zaszantażował całą Europę, odcinając Polskę i Bułgarię od gazu? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ jest oczywiście pytanie, czy dojdzie do całkowitego embarga na gaz rosyjski. Oczywiście działania, które są podejmowane, dotyczą w przyszłości wspólnych zakupów, wspierania się całego mechanizmu solidarności. No Unia, co widać było po pierwszych wypowiedziach Ursuli von der Leyen, jak również przewodniczący parlamentu, Unia jakby odwoła się do mechanizmów, które już się wcześniej pojawiły, to znaczy mechanizm solidarności energetycznej, o który walczył zresztą premier Jerzy Buzek przez dłuższy czas. Ten mechanizm jest, ma charakter prawny. Unia również będzie chciała uruchomić wszelakie działania wzajemnego wspierania się państw członkowskich. No, my mamy klasyczny przykład wsparcia ze strony Litwy, czy też korzystania z gazu z Niemiec. Natomiast pytanie, czy to doprowadzi do jednoznacznego embarga na gaz, to jest na dzisiaj trudno powiedzieć, ponieważ wiadomo, że niektóre państwa się przed tym wstrzymują. Jest jeszcze druga sprawa dotycząca rozliczeń. I oczywiście chodzi, pretekstem dla Rosji jest to, że nie płacimy w rublach. Natomiast niektóre państwa, z tego co donoszą media, zgodziły się płacić w mediach. Może nie tyle państwa, ile firmy dystrybucyjne zobowiązały się płacić w rublach, a to jest niezgodne z sankcjami, które dotyczą przewalutowywania. W związku z czym tutaj może być reakcja zdecydowana Komisji Europejskiej na łamanie uzgodnień dotyczących sankcji. Czyli? No to oczywiście, to jeżeli mamy do czynienia z przepisem o charakterze prawnym, no to muszą za tym iść określone sankcje. Więc ja myślę, że na pewno będą to, Ursula von der Leyen bardzo wyraźnie powiedziała, że jest to łamanie pewnych zasad, które zostały przyjęte, czyli inaczej mówiąc, jak to zwykle bywa, to będzie wezwanie do naprawienia pewnych działań, a potem zastanowienie się, czy nie podjąć jakichś działań o charakterze prawnym bądź wręcz finansowym. Czyli te państwa, które płaciłyby w rublach, zostałyby ukarane? Jeżeli by można było stwierdzić, że one łamią uzgodnienie, bo przecież najpierw musi być uzgodnienie, jeżeli się uzgadnia sankcje, chodzi o zablokowanie rezerw banku centralnego, to jeżeli tak, tego typu bypassy, które są stosowane po to, żeby zapłacić za gaz w rublach, łamałyby te sankcje, to oczywiście musiałyby temu towarzyszyć określone sankcje. To nie jest takie proste, jak wiemy, to zawsze zabiera czas, ale na pewno potrzebna jest zdecydowana reakcja. Ja właśnie chcę o tym czasie porozmawiać. Lech Wałęsa powiedział kiedyś, cytuję: jeśli chce się poskromić na rowistego konia, to trzeba być najpierw szybszym od niego. Dlaczego Europa nie potrafi być szybsza od Putina? My przez cały czas mówimy o embargu na gaz, a Władimir Putin po prostu działa. Mówi: ciach, zakręcam. Dotyka pani redaktor jakby istoty w ogóle tej konstrukcji, znaczy konstrukcji Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. Od dłuższego czasu przecież wskazujemy na to, że wtedy, kiedy na przykład Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzje, które potem, żeby ratyfikuje przez Kongres, i zabiera mu to naprawdę bardzo niewiele czasu, w momencie, kiedy w państwach autorytarnych, to znaczy takich jak Rosja, decyzje podejmuje w tym przypadku Putin i potem nawet nie musi pytać nikogo o to, to organizacja międzynarodowa, jaką jest Unia Europejska, jest zbudowana na zasadach takich właśnie demokratycznych, w której wszystko trzeba jednak uzgodnić. To wszystko zabiera czas, to wszystko wymaga niewątpliwie negocjacji. To ma dobre i złe strony, to znaczy w sytuacjach normalnych, zwyczajnych, jeżeli chodzi o rozwój, to oczywiście to jest korzystne, bo nikt nikogo nie może oszukać ani jakbym rozegrać. Natomiast w sytuacjach trudnych, w sytuacjach konfliktowych, to ten mechanizm jest oczywiście blokujący. Jednym z takich prób rozwiązań tego, które napotyka między innymi na bardzo duży opór chociażby polskiego rządu, jest zmiana zasady podejmowania decyzji w Radzie Europejskiej. Tam mamy tam jednomyślność. W związku z czym od wielu lat już niektóre państwa jednak proponują, żeby tam była
kwalifikowana większość, ponieważ podejmowanie szybkich decyzji przy jednomyślności w sytuacjach trudnych i konfliktowych jest prawie niemożliwe. No, wystarczy jedno państwo, które powie nie i właściwie nie da się nic zrobić. W związku z czym moim zdaniem w dyskusjach na temat przyszłości Unii Europejskiej ten wątek wróci. Znaczy jak usprawnić system decyzyjny, a co oznacza jak wzmocnić możliwość podejmowania szybkich decyzji. To niewątpliwie wymaga wzmocnienia centrali i także zmiany sposobu podejmowania decyzji. Także pani, to ma dobre i złe strony. Znaczy w sytuacjach, jak powiedziałem, normalnych to jest dobrze, w sytuacjach kryzysowych to zabiera czas i niestety okazuje się mniej efektywne. A tym samym ten czas jest kupowany przez Władimira Putina, który ostatnio powiedział, też cytuję, mamy narzędzia, jakich nie ma nikt inny. Jeśli ktokolwiek odważy się ingerować z zewnątrz i stwarzać niedopuszczalne zagrożenie strategiczne dla Rosji, powinien wiedzieć, że nasze kontrataki zostaną przeprowadzone błyskawicznie. Jak to czytać? Jak na to powinna Europa zareagować? No tak, to są ewidentne, powtórne ostrzeżenia, które między liniami oczywiście wskazują na broń jądrową i że Rosja jest mocarstwem jądrowym, przypomina to w takich sytuacjach, jest gotowa użyć broni, każdego rodzaju broni, czy to broni chemicznej, czy też niedopuszczalnej broni, takich jak tam bomby, które nie są akceptowane w ogóle przez prawo międzynarodowe. Natomiast to jest ostrzeżenie, że jesteśmy gotowi to zrobić szybko, jeżeli ktoś nam się wtrąci. To jest kolejne ostrzeżenie. Jest pytanie, czy ono jest realne, czy jest to jeden z elementów gry całości, ale jaki jest zamierzony efekt tego? Moim zdaniem po pierwsze wywołanie strachu, obawy, a po drugie jednak nieustająca próba rozbicia od wewnątrz Unii Europejskiej. Znaczy doprowadzenia do tego, że zaczną się bać społeczeństwa, że spadnie standard życia, że pojawią się problemy dotyczące ceny i tak dalej. I pojawią się różnice między państwami Unii Europejskiej i między poszczególnymi społeczeństwami tych państw. W związku z czym i tego typu naciski są robione i trzeba powiedzieć, że one są niewątpliwie dobrze adresowane. Znaczy one są adresowane w tym sensie, że one mogą wywołać wewnętrzną dezintegrację i wszyscy się tego obawiamy. Więc Unia Europejska musi, Unia w rozumieniu całej organizacji międzynarodowej, musi bardzo teraz rozbudowywać jakby wzajemną współpracę, integrację i tak dalej, bo ryzyko rozbicia jest absolutnie bardzo, bardzo duże. No sam pan to pewnie obserwuje na przykładzie choćby grupy IPP, w której są różne formacje z różnych krajów. I właśnie jak wyglądają w tej chwili te nastroje, bo po pierwszym takim zrywie solidarnościowym, jak to dzisiaj wygląda? No tak, znaczy ta rozmowa jest oczywiście dużo dzisiaj bardziej już sprowadzona na ziemię, to znaczy to nie jest kwestia tylko i wyłącznie emocji, bo emocje towarzyszą temu procesowi, trudno je ograniczać, bo ludzie są po prostu nie tylko poruszeni, ale po prostu przerażeni tym, co może robić dzisiaj takie mocarstwo jak Rosja. Natomiast politycy wybierani w poszczególnych krajach, od Portugalii przez Włochy i tak dalej, dzisiaj z jednej strony starają się jakby budować tą wzajemne relacje, ale są świadomi tego, że ludzie, którzy ich wybierają w ich krajach, będą za chwilę zwracali uwagę na poziom życia i tak dalej. Dzisiaj na przykład mieliśmy tutaj w Pradze wystąpienie jednego z polityków włoskich, który zdecydowanie mówił o tym, że najwyższy czas jest zwrócić się w kierunku Afryki, bo teraz okazuje się teraz, że zaopatrzenie na przykład w energię, jeżeli chodzi o Włochy, właśnie dzisiaj może być gwarantowane ze strony północnej Afryki, że to jest najwyższy czas, żeby w ogóle przeorientować pewne rzeczy. Więc z jednej strony jest kwestia obawy, że wszystko się może zdarzyć, a z drugiej strony jest intensywne poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, jeżeli chodzi o energię i w ogóle wszelkiego typu problemy gospodarcze. Więc nie ma nastroju, że tak powiem, takiej jakby apatii. Nie, to raczej jest sytuacja dynamiczna. Ale koledzy z różnych państw jednak zgłaszają, że problemy się będą mnożyć. No właśnie, to ja od razu wejdę panu w słowo. Czy jest taka świadomość wśród kolegów choćby naszych sąsiadów, że Putin
może zakręcić na przykład również gaz Niemcom czy Czechom i co wtedy się wydarzy? No to, że tak powiem, pani redaktor, wyjęła mi z ust to, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, jak dyskutujemy z naszymi kolegami Niemcami, prawdę mówiąc, z którymi kłóciliśmy się od wielu lat na temat Nord Streamu, wewnątrz EPL-u, niewiele osób wie w Polsce, że jednym z najgorętszych, ostrych krytyków Nord Streamu był zawsze Donald Tusk, który tego nigdy nie krył. Bardzo ostro występował publicznie. My w ramach EPL-u bardzo ostro walczyliśmy z kwestiami Nord Streamu 2 i oczywiście dzisiaj to kolegom z Niemiec wypominamy, że mylili się, cały czas powtarzając, że ma to charakter czysto gospodarczy, a nie polityczny. To wszystko udowodniło, że ma charakter dzisiaj polityczny, ale mówiliśmy o tym, że ostatnio mieliśmy dyskusję z kolegami z Niemiec, którzy mówią, że nie mają na przykład w zbiornikach wystarczającej ilości gazu. My im przypominaliśmy, że was przepraszamy, właśnie sprzedaliście zbiorniki między innymi spółkom rosyjskim. W związku z czym to nieprzypadkowo macie dzisiaj puste zbiorniki. To, że zlikwidowaliście energię jądrową i przestawiliście się na energię odnawialną, która nie jest jeszcze na dzisiaj gotowa, czyli uzależniliście się całkowicie od gazu rosyjskiego, to jako żywo dzisiaj powoduje pewne problemy. I dyskusja na temat tego, czy zakręcić, czy nie, odpowiadając na pani pytanie, to my zadaliśmy pytanie kolegom Niemcom, a co będzie, jak Rosja zakręci? Znaczy, co wtedy? Bo mówicie cały czas, że gospodarka niemiecka nie wytrzyma. No ale jeżeli Putin zakręci, to co? To będzie sytuacja, w której trzeba będzie sobie dać radę. I muszę powiedzieć, że ze środowisk gospodarczych niemieckich płyną sygnały, że dadzą sobie radę. Bo pan mówi, wypominacie przeszłość i przypominacie te wszystkie. No dobrze, ale w sprawie przyszłości, no to jak zadecyduje według pana kanclerz Niemiec? Jak się zachowa francuski prezydent? Jak zachowają się Włosi właśnie? Moim zdaniem nie mają wyjścia, to znaczy sytuacja jest absolutnie niezapowiadająca szybkiego rozwiązania całej sytuacji. Przecież to, czy jak mówimy o końcu wojny, to nie mówimy o kwestiach miesięcy, tylko mówimy o rozpoczęciu się zupełnie nowego etapu w historii świata, znaczy zimnej wojny, która na pewno nastąpi, bez względu na to, jaki będzie wynik bezpośredniego starcia zbrojnego. Natomiast w związku z czym te problemy się pojawią tak czy inaczej. Moim zdaniem Niemcy wyraźnie mówią teraz, rząd niemiecki, że przystąpił do przeorientowania energetyki w taki sposób, żeby stać się niezależnym od i gazu, i ropy rosyjskiej. I oni mają ten kalendarz przygotowany. Co prawda my uważamy, że on jest zbyt długi, ale jest. Moim zdaniem Francja nie zależy przecież od źródeł energii rosyjskiej. Ona ma swoją energetykę jądrową. Także moim zdaniem należy się spodziewać tego, że Francja będzie jednak ostrzejsze miała stanowisko w stosunku do Rosji, mimo tego, że wszyscy politycy francuscy w jakimś sensie mają inne podejście do Rosji niż my. No i poza tym jest jeszcze pytanie o przywództwo w Unii, prawda? Kto będzie jakby przewodził w sensie gospodarczym i politycznym Unii Europejskiej, czy to będą Niemcy, czy to będą Francuzi. Wygląda na to na dzisiaj, że to będzie raczej Macron niż kanclerz Scholz, ale zobaczymy. Moim zdaniem to będzie jednak szło w kierunku bardzo poważnego uniezależnienia się. Panie pośle, jeszcze na koniec chciałabym zapytać o nasz krajowy plan odbudowy, który jakby jest, ale tak jakby go nie było, bo pieniędzy z niego nie ma. Na jakim etapie są negocjacje w Brukseli? Ja wiem, że pan ma doskonałe, nieoficjalne również informacje, co Bruksela jest w stanie zaakceptować, a czego nie jest w stanie. Na stole mamy kilka projektów. Prace trwają nad projektem Andrzeja Dudy, który ma zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Czy to wystarczy? Tak, jeżeli pani redaktor pozwoli, korzystając z okazji, to ja bym powiedział tyle, że dobrze byłoby, żebyśmy sobie rozszyfrowali sformułowanie Bruksela. Bo jak mówi premier, jak mówi Bruksela, to ma zapewne na myśli spotkanie premierów w Brukseli.
I wtedy dobrze, żeby powiedział, jadę do Brukseli i uzgodnić z innymi premierami, prezydentem, kanclerzem, co się będzie działo. W momencie, kiedy mówimy Krajowy Plan Odbudowy Bruksela, mamy na myśli Komisję Europejską, która po prostu realizuje przepisy. Według przepisów, które dotyczą krajowych planów odbudowy we wszystkich krajach, trzeba spełnić określone wymagania i tych wymagań Krajowy Plan Odbudowy Polski nie spełnia. Brakuje tego jednego wymogu dotyczącego kwestii w ogóle systemu dyscyplinowania sędziów. Na jakim teraz etapie? Cały plan jest uzgodniony, oprócz tego jednego elementu, ta sprawa się nie posuwa do przodu, ponieważ z tego co ja wiem, jak pani redaktor pozwoli, wspomniała, mam takie nieoficjalne informacje, to komisja z zadziwieniem stwierdza, że za chwilę ktoś przyjeżdża z polskiego rządu i przedstawia inne argumenty, jakby troszeczkę pokazując, co się dzieje wewnątrz koalicji rządowej, że właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Komisja Europejska czeka na informacje, ale jeżeli można, ja bym dodał do tego kilka takich faktów. Koniec tego roku, 2022, 70% pieniędzy musi być zakontraktowanych, bo jeżeli nie, to przepadną. Koniec roku 2022. Jeżeli chodzi o realizację wszystkich projektów z Krajowego Planu Odbudowy, to one muszą być zakończone do sierpnia 2026, bo muszą być rozliczone do końca roku 2026. Jesteśmy w kwietniu. Jesteśmy w kwietniu, w związku z czym pytanie, czy jesteśmy w stanie uruchomić i zakontraktować. A dodam, że Czesi właśnie przystąpili do zmiany swojego KPO po to, żeby wykorzystać pieniądze z KPO na pomoc uchodźcom. W związku z czym to jest klasyczny przykład tego, że te fundusze mogą być na różny sposób wykorzystywane. Odpowiadając w skrócie na pytanie pani redaktor, czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Wszyscy czekają na temat, na to, co się stanie w Warszawie i czy jakakolwiek decyzja w tej sprawie zapadnie. To już ostatnie pytanie. Ekipa rządząca liczy na to, że właśnie w obliczu tego kryzysu uchodźczego po prostu Komisja Europejska odpuści i nie będzie wojować z naszą ekipą rządzącą tutaj w Warszawie i właściwie, tak jak rządzący próbują to połączyć, tak, praworządność, uchodźcy w jedno, ale z drugiej strony musi pan przyznać, nie wiem, czy musi, czy przyzna mi pan, że jednak my nie dostajemy żadnych pieniędzy na uchodźców, chociaż przyjęliśmy pod nasze dachy prawie 3 miliony, 3 miliony ludzi, to jest niesprawiedliwe. Opiekujemy się milionem dzieci, które są z innego państwa. No i właśnie nie zgodzę się z panią redaktor, także chciałem powiedzieć tylko tyle, że Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa ma określony budżet. Jest pytanie, czy są pieniądze w budżecie, które możemy na to przeznaczyć. Samych pieniędzy na pomoc uchodźcom w budżecie nie ma. I po to, żeby one się pojawiły w budżecie, musiałaby nastąpić zmiana w budżecie, a to jest jednomyślna decyzja wszystkich rządów. To może nastąpić albo przez całkowite przeorientowanie budżetu, albo przez dołożenie pieniędzy chociażby, zwiększenie składki, bądź zrobienie dodatkowego funduszu, o co powinien zabiegać premier wśród innych premierów. To, co stało się na dzisiaj. Komisja Europejska wyliczyła, to chciałbym powiedzieć, bo to nie wszyscy wiedzą, że przepisy budżetowe są takie, że jeżeli pieniądze są niewydane, to znikają, a dokładnie wracają do państw członkowskich tych, które wpłacają najwięcej. Jest w Unii Europejskiej około 17 miliardów euro pieniędzy, które są niewydane na czas, jeżeli chodzi o politykę spójności i potem REACT-EU. Te pieniądze znikną. I teraz Komisja, Rada i my, Parlament, postanowiliśmy, że zupełnie nietypowo postanawiamy, żeby te pieniądze nie znikały, tylko żeby one były natychmiast przeorientowane na kwestie uchodźców. I oczywiście pojawia się pytanie, ile takich pieniędzy jest w Polsce? Według takich ostrożnych wyliczeń, takich natychmiastowych, to Komisja mówi, że na przykład w samych funduszach strukturalnych te około 130-150 milionów euro jest natychmiast w Polsce do wykorzystania. Jeżeli chodzi o REACT-EU, to tam zdaniem Komisji nie jest wykorzystany w granicach około 1,2 miliarda, 1,3 miliarda euro. Co oznacza, że jeżeli byśmy nawet bardzo ostrożnie mówili, to mówimy o mniej więcej około 1,5 miliarda euro, które natychmiast trzeba wykorzystać na uchodźców. I mówienie o tym, że to jest kwestia przeksięgowania, jest po prostu nieprawdą. To jest tylko pytanie zasadnicze. Czy my w Polsce odważymy się powiedzieć tym, którym pieniądze zostały obiecane, że jest kryzys, są uchodźcy i czy pieniądze trzeba przeorientować i natychmiast wykorzystać. W związku z czym to jest pierwsza rzecz, a drugie pytanie to, czy pan premier załatwi z innymi premierami dodatkowy fundusz, ale to już pytanie do pana premiera. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Jan Olbrycht, europoseł Platforma Obywatelska. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo.
A to jest program Fact Life. Nie kończymy jeszcze. Mam nadzieję, że jest już z nami generał Waldemar Skrzypczak. O, jest. Dzień dobry pani, dzień dobry. Dobry. Jestem cały czas w gotowości. Witam, cieszę się bardzo, że jest pan z nami, bo pan bardzo uważnie śledzi sytuację i to, co dzieje się na froncie. Jak to wygląda w tej chwili? Znaczy, w tej chwili sytuacja, można powiedzieć, jest na poziomie walk pozycyjnych z obu stron. Rosjanie próbują w rejonie Łuku Donbaskiego, w rejonie Donbasu szturmować pozycje obrony ukraińskiej z różnym skutkiem. W zasadzie wielkich sukcesów Rosjanie nie notują, mimo tego, że zaangażowali cały swój potencjał na tym kierunku operacyjnym. Rosjanie nie mogą przełamać obrony ukraińskiej, która jest obroną stałą, charakteryzuje się tym, że przez wiele lat ta obrona była tam przygotowywana. Prawdopodobnie Ukraińcy przewidywali, że kiedyś dojdzie do konfliktu zbrojnego, który być może będzie miał miejsce w rejonie Łuku Donbaskiego. Stąd te pozycje są dobrze przygotowane, są urzutowane w kilka różnych pozycji, one są dobrze ufortyfikowane, stąd wojska ukraińskie prowadzą skutecznie obronę. Rosjanie używają dużej ilości artylerii rakietowej, lufowej do tego, żeby te pozycje kruszyć, żeby tą obronę Ukraińców łamać. Rzeczywiście straty, jakie zadają armii ukraińskiej, pewnie są też duże, ale zdecydowanie większe straty ponosi atakująca armia rosyjska, która prowadzi cały czas działania zaczepne, prowadzi natarcie i te natarcia w oparciu o tą, w konfrontacji z tą obroną ukraińską, powoduje w armii rosyjskiej duże straty. Ukraińcy powoli ustępują w niektórych rejonach, ale to wynika z tego, że Rosjanie po prostu już za wszelką cenę starają się te pozycje zdobyć, choć w ocenie operacyjnej nie ma to dużego znaczenia, ponieważ postęp dobowy armii rosyjskiej jest na głębokość 2-3 kilometry. To niewiele przy założeniu, że Rosjanie tam używają cały swój potencjał. Ale panie generale, panie generale, jaka jest szansa na odparcie tego ataku, bo jednak te słowa pańskie, że Ukraińcy ustępują w niektórych miejscach, no nie brzmią optymistycznie. To znaczy, ta bitwa to jest bitwa na wyczerpanie, ona wyczerpuje obie strony. Oczywiście większy poziom wyczerpania ma miejsce w armii rosyjskiej, ona ponosi bardzo duże straty i wydaje mi się, że w ciągu kilku dni ta operacja powoduje to, że obie strony staną. Ukraińcy w zasadzie już stoją i dosyłają do rejonu obrony odwody, które zajmują nowe pozycje, czyli pogłębiając obronę na tym kierunku, uniemożliwiając rozwinięcie operacji zaczepnie Rosjanom, a Rosjanie w tej chwili używają moim zdaniem ostatnie swoje odwody i nie ma możliwości, żeby Rosjanie na tym kierunku użyli większy potencjał, tym bardziej, że kierunek południowy, kierunek chersoński rysuje się jako duże zagrożenie dla armii rosyjski, ponieważ tam Ukraińcy kontratakują i to dość poważnie kontratakują. W związku z tym Rosjanie muszą również na ten kierunek przesunąć swoje siły, a zatem możliwości potęgowania uderzenia, czyli tych natarć na kierunku donbaskim są bardzo ograniczone. To znaczy, dobrze, no i obie strony staną, tak jak pan mówi, co dalej? No właśnie, co dalej? Wydaje się, że Ukraińcy mają możliwość odtwarzania odwodów i oni tworzą nowe formacje wojskowe w oparciu o sprzęt, który dostają z Zachodu i te formacje już docierają na front. Te formacje Rosjanie próbują zatrzymać uderzeniami rakietowymi na węzły kolejowe, na trasy, linie kolejowe, na trasy drogowe. Chcą opóźnić podejście tych nowych sił, które są formowane na zachodniej Ukrainie, w zachodniej Ukrainie do strefy frontowej. Ale wydaje się, że jeżeli w ciągu najbliższych dni Ukraińcy przerzucą swoje odwody zachodniej Ukrainy na front, to Ukraińcy mogą na niektórych kierunkach uzyskać przewagę, mogą przejść do działań zaczepnych, czyli do ataków. Przewiduję, że prawdopodobnie w rejonie Charkowa takie warunki Ukraińcy będą mieli. Gdyby tam uderzyli, to Rosjanie będą mieli problemy, żeby utrzymać działania na kierunku Łuku Donbaskiego od północy. I prawdopodobnie będą Ukraińcy kontynuowali natarcie w rejonie Chersonia celem wyparcia Rosjan z Chersonia i wyrzucenia ich za Dniepr na północ od Krymu. I to byłby duży sukces armii ukraińskiej. I najbliższe dni moim zdaniem to taka faza jakby ostatecznych działań obu stron, ale w najbliższych dniach również Ukraińcy mogą uzyskać przewagę, która pozwoli im zacząć kontratakować na północy i na południu.
Oby tak się stało. Rozumiem, że pan nie wierzy w to, że spełni się marzenie Władimira Putina i że tego 9 maja będzie mógł odtrąbić jakiś niewielki nawet sukces. Znaczy, wie pani, on odtrąbi na podstawie tego, co już osiągnął, bo on w zasadzie mu runął plan A, zajęcie Kijowa, plan B, zajęcie Donbasu, bo moim zdaniem do 9 maja on Donbasu nie zdobędzie, więc na linii frontu, czyli na terenach, które w tej chwili zajął, wytyczy granice swoich osiągnięć, powie, że operacja została zakończona sukcesem, ponieważ część terytoriów Ukrainy zajął i ogłosi przed 9, że operacja osiągnęła swój cel, chociaż to oczywiście jest to nieprawda, bo nie takie były cele pierwotne operacji i być może wobec tego, że ogłosi to zwycięstwo, ogłosi również referenda na terenach zajętych przez armię rosyjską, referenda mówiące o tym, że obywatele terenów zajętych opowiadają się za przynależnością do Rosji. W zasadzie wyniki tych referendów są już wszystkim znane. 99,9% mieszkańców tych terenów opowie się oczywiście za Rosją. Ale to jest przyszłość. Wydaje się, że konsekwencji tego, co się dzieje na zachodzie Ukrainy, Ukraińcy przejdą do działań zaczepnych i będą stopniowo armię rosyjską wypierali z terenów zajętych. Panie generale, pan powiedział, że Rosjanie są konsekwentni w popełnianiu samobójstwa. Nie za ostro w tej sytuacji? Wie pani, z wojskowego punktu widzenia wysyłanie żołnierzy nieprzygotowanych do walki, bo w tej chwili Rosjanie wyczerpują swoje odwody, sięgają po resztki sił, które jeszcze mogą zmobilizować, wysłać na front. Wysyłanie ich do walki za wszelką cenę, bez przygotowania tych żołnierzy do tego, żeby mogli skutecznie walczyć, to dla mnie to jest samobójstwo, bo każdy dowódca, który taką decyzję podejmie, żeby źle przygotowane wojsko, źle przygotowanych żołnierzy poświęcać dla, w sumie nie rozumiem jakich celów operacyjnych czy taktycznych, to dla mnie to jest wielkie samobójstwo. To nie powinno mieć miejsca. Ci dowódcy, którzy dowodzą w armii rosyjskiej, widać wyraźnie, że nie są do tego przygotowani, żeby móc skutecznie dowodzić, żeby zagwarantować tym żołnierzom nie tylko to, że wygrają wojnę, ale i bezpieczeństwo, bo przecież troską dowódców powinno być, żeby te straty były jak najmniejsze. U Rosjan jest zupełnie inaczej. Panie generale, czy Ukraińcy, właśnie chciałam zapytać o sprzęt, który jest potrzebny Ukraińcom do tego, aby móc zacząć odpierać również wojska rosyjskie, nie tylko bronić się, ale i atakować. Czy ten problem został w jakiś sposób załatwiony, czy nadal będziemy oglądać prezydenta Ukrainy, który apeluje, dajcie nam broń po prostu? Znaczy generalnie Ukraińcy dostają to, co chcieli i cały czas to dopływa ta broń. Oczywiście do niedawna wszyscy mówiliśmy o tym, że oni są broni defensywnej. Defensywna już się wyczerpała, teraz czas na to, żeby Ukraińcy przeszli do operacji zaczepnej, czyli do atakowania armii rosyjskiej. I to, co od miesiąca artykułuje prezydent Zełenski, mówi o tym, że oni chcą broni ofensywną, czyli samolotów, chcą czołgów, chcą artylerii. To już się dzieje, ale oczywiście potrzeba trochę czasu, żeby załogi, obsługi armii ukraińskiej obsadziły ten sprzęt, dotarły na front, choć już stopniowo ten sprzęt dociera na front, ale sądzę, że w ciągu najbliższych dni armia ukraińska osiągnie takie zdolności przy wykorzystaniu tego sprzętu, że będzie mogła skutecznie walczyć z armią rosyjską, nie tylko ją załamywać jej natarcie, ale również wypierać z terytoriów zajętych. I ta retoryka Kijowa będzie cały czas taka sama, bo ta wojna będzie jeszcze trwała i w związku z tym nie może być tak, że nam się będzie wydawało, że już wystarczy tej pomocy. Pomoc jest, mówię, niewyczerpana, w związku z tym trzeba cały czas Ukrainie sprzętem ciężkim, głównie takim ofensywnym, pomagać. Sprzętem ciężkim, czyli czołgi, artyleria? Zdecydowanie tak, czołgi, artyleria do prowadzenia działań ofensywnych, żeby te czołgi mogły uderzać w zgrupowania wojsk rosyjskich i je rozbijać. A jak pan jako wojskowy, jako generał czyta takie słowa Putina? Mamy narzędzia, jakich nie ma nikt inny. Jeśli ktokolwiek odważy się ingerować z zewnątrz i stwarzać niedopuszczalne zagrożenie strategiczne dla Rosji, powinien wiedzieć, że nasze kontrataki zostaną przeprowadzone błyskawicznie. Jak to czytać? Znaczy, Putin cały czas straszy wszystkich wokół siebie, i Zachód też, i NATO też, i Unię Europejską też, swoimi nieograniczonymi możliwościami odwetowymi.
My tą retorykę znamy od 20 lat i w zasadzie chyba czas, żebyśmy się do tego przyzwyczaili, że Rosjanie zawsze używają tych argumentów, a głównie strasząc nas wszystkich bronią jądrową. To jest ich stały fragment gry, jak rzut rożny w piłce nożnej. Oni tego używają od wielu, wielu lat. W zasadzie moim zdaniem, przynajmniej na mnie to wrażenie żadnego nie robi, ponieważ Rosjanie muszą mieć świadomość tego, że nie tylko oni mają takie środki rażenia, o których oni mówią, ale również ich potencjalni przeciwnicy też mają. I druga rzecz, jeżeli by doszło do użycia broni jądrowej, którego to użycia nikt nie akceptuje na świecie poza być może Rosją, nawet Chiny się na to by nie zgodziły, żeby używać broni jądrowej z uwagi na to, że pierwsze użycie broni jądrowej wywołałoby eskalację jej użycia i skończyłoby się pewnie światową apokalipsą. A zatem moim zdaniem nikt nie zaakceptuje użycia broni jądrowej przez Rosję. Jakby nawet do tego doszło w ograniczonym zakresie przez użycie broni taktycznej na Ukrainie, to moim zdaniem w tym momencie Rosja przekreśla się jako byt państwowy, ponieważ nie ma akceptacji na użycie broni jądrowej, która może unicestwić ludzkość na naszej Ziemi, na planecie Ziemia. A zatem Rosjanie mają tego świadomość i poza tym, że straszą, zawsze straszyli, straszyć będą, to uważam, że nie powinniśmy się tego obawiać i powinniśmy w miarę możliwości, na tak jakie nas stać, Zachód i wszystkie inne państwa sprzyjające Ukrainie pomagać. A co pan rozumie jako użycie broni w ograniczonym zakresie? To znaczy, może to być użyta broń jądrowa, która ma małą moc, znaczy mniejszą moc niż nam się mogłoby wydawać, bo niektórzy mówią nawet, że niektóre rakiety, chociażby Sarmata, mogłyby zniszczyć swoimi głowicami jądrowymi pół Europy. Znaczy, wydaje się, że to jest takie straszenie nas tą retoryką. Ograniczone użycie to jest użycie broni taktycznej o wagomierze od 0,5 do 2 kiloton, czyli powiedzmy zniszczenie takiego miasta jak Charków czy Donieck. Natomiast moim zdaniem to jest propaganda rosyjska i zwracam uwagę na to, żeby nie być pasem transmisyjnym dla propagandy rosyjskiej, która sieje defetyzm, sieje lęki, wpaja nam lęki, sączy w nas lęki przed zagrożeniem bronią jądrową i inną bronią, którą mają Rosjanie. I proszę zauważyć, że często media są pasem transmisyjnym do przekazywania tych lęków nam, Polakom, informując o tym, że w Kaliningradzie są rakiety Iskander, które mają zasięg do Wrocławia i o tym mówią politycy, o tym mówią media. Nie wolno tego robić, bo to jest sianie defetyzmu, a przecież wojnie informacyjnej, którą Rosjanie przeciwko nam prowadzą, o to chodzi, żeby Polaków wystraszyć, żebyśmy się bali, a nie daj Boże, może daj Boże, żeby politycy polscy ulegli temu strachowi, presji rosyjskiej propagandy. Nie wolno jej ulegać, mówić wyraźnie, tego nie będzie. No to dobrze, to jak powinniśmy reagować na takie coś? Jak powinien reagować świat? Czy powinniśmy mówić, czy świat właściwie powinien pokazać, że ma również takie możliwości i taki potencjał? Jaka ta reakcja powinna być? Trzeba wyraźnie powiedzieć Rosjanom dwie rzeczy. W przypadku, gdy użycie broni jądrowej, mamy również broń jądrową, która może być użyta w ramach odwetu, ale to jest ostateczność. Ja jestem przeciwnikiem używania broni jądrowej. Natomiast druga rzecz, która musi być wyraźnie wyartykułowana przez wszystkie państwa świata, to musi być ostrzeżenie dla Rosji. Użycie broni jądrowej, nieważne jakiego wagomiaru, nieważne w jakim celu, ale jeżeli użycie tej broni jądrowej, nie ma was na mapie świata. Nie ma prawa Rosja istnieć. Rosja w tym momencie będzie od wszystkiego wyizolowana, musi być odcięta od świata i może podzielona. W każdym razie nie będzie takiej Rosji, jaką chciał mieć Putin. I o tym władcy w Kijowie, na stolcu, na Kremlu mają wiedzieć, że w przypadku użycia broni jądrowej nie ma szans na to, żeby Rosja kiedykolwiek była brana pod uwagę w jakichkolwiek rozmowach z kimkolwiek, ponieważ nie ma przyszłości dla Rosji. Panie generale, taka uwaga od naszego widza. Panie generale, armia rosyjska straciła 3% swojego potencjału konwencjonalnego, armia ukraińska ponad 60%. Nie wiem skąd te rachunki, chyba że ktoś bierze pod uwagę to, co stoi za Uralem, ten potencjał sprzętu wojskowego, który sięga, jego technologie sięgają lat 60., 70., 80. Potencjał, który jest w zasadzie moim zdaniem nie do użycia, ale nie dlatego, że go nie ma, on jest.
Korzeń jest stary technologicznie. I druga rzecz, nie mają Rosjanie w tej chwili zasobów, rezerw osobowych, którymi mogliby ten sprzęt obsadzić. Rosjanie przez wiele, wiele lat armię okradali, armię grabili i też i dowódcy wojskowi brali w tym udział, budując swoje imperia rodzinne, a armia była okradana. Szkolenie rezerw osobowych zostało całkowicie zaniedbane i Rosjanie nie mają kim tego sprzętu muzealnego obsadzić, żeby go na front wysłać. Przygotowanie rezerw osobowych to jest to długotrwały proces, który trwa latami. Rosjanie go zupełnie odpuścili, wierząc w to, że tym potencjałem, który mają, są w stanie błyskawiczną wojnę z Ukrainą wygrać. I być może Ukraińcy stracili 60% potencjału, ale proszę zauważyć, że Ukraińcy cały czas są wyposażani w nowe uzbrojenie, w nowe technologie, w nowe środki rażenia o dużo większych możliwościach, które mają na dzisiaj Rosjanie. Ponieważ Rosjanie na polach Ukrainy stracili być może, nie wiem, nie spieram się, czy 3%, czy 30%, ale Rosjanie na polach Ukrainy stracili kwiat armii swojej, bo wszystkie armie, które stacjonowały w zachodniej części Rosji, czyli w europejskiej części Rosji, zostały dotkliwie poturbowane w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy i ten kwiat armii rosyjskiej leży na polach Ukrainy. Tam oddał życie za Putina i za jego marzenia o wielkim imperium rosyjskim. Jak to jest możliwe właśnie, że doszło do takiej sytuacji, że ci żołnierze zostali wysłani na front? Czy pan wierzy w te takie teorie, że Władimir Putin był oszukiwany przez generałów, że generałowie mu nie mówili prawdy? Moim zdaniem tak. To jest chyba cały obraz funkcjonowania tego państwa, że ono jest zbudowane na fałszu, na nieprawdziwych informacjach. Dowódcy wojskowi prawdopodobnie uprawdopodniali to, że Ukraina jest słaba, jest nieprzygotowana do wojny, że ten potencjał, który oni mają, może w szybkim tempie rozbić armię ukraińską i Putin może szybko osiągnąć cele operacji, tej agresywnej agresji na Ukrainę, przepraszam. Jednocześnie uważali, że szybka operacja w rejonie Kijowa, opanowanie lotniska, opanowanie Kijowa, to będzie marsz zwycięstwa przez wschodnią Ukrainę, gdzie ludność tego obszaru jest bardzo prorosyjska, że sprzyja Rosji. I tu się zawiedli bardzo, ponieważ okazało się, że te oceny służb rosyjskich i dowódców rosyjskich okazały się zupełnie złudne. No to bardzo tak. To też dzięki akurat Polsce i dzięki temu, że Władimir Putin zaatakował, nie poszedł na całość w 2014 roku i Ukraińcy, którzy przyjechali do nas, między innymi wyjechali wtedy z Ukrainy, zobaczyli, że życie może wyglądać inaczej i stali się bardzo prounijni. Tego rzeczywiście nie dostrzeżono, chociaż nie wiem, jakim cudem tak się mogło wydarzyć. A jeżeli chodzi już o Polskę, to minister obrony narodowej zapowiedział, to już zapowiedział dość dawno, zakup czołgów Abrams. Czy to jest dobry ruch? Znaczy generalnie tak. My musimy się pozbyć techniki poradzieckiej, bo mamy jeszcze w tej chwili w Wojsku Polskim dużo sprzętu poradzieckiego, chociażby czołgi T-72, haubice, 2S1 Goździk, czy bojowe wozy piechoty. Trzeba zapomnieć o tej technologii i te ruchy dotyczące zakupów sprzętu przez nasz MON, sprzętu opartego o nowe technologie, między innymi czołgi Abrams, są jak najbardziej uzasadnionymi. Nie wdawajmy się w tym dywagacje, czy ten czołg, czy inny czołg. Nam potrzeba czołgów po to, żeby te czołgi wymieniły czołgi poradzieckie, a po drugie czołgów z nowymi zdolnościami operacyjnymi i te czołgi, które kupuje MON, są czołgami bardzo dobrymi. A czy te czołgi poradzieckie mogłyby pomóc na przykład właśnie Ukrainie, bo to jak wiadomo podobne systemy wojskowe? Tak, zdecydowanie tak. I te decyzje, które zmierzają ku temu, żeby te czołgi, które my mamy, nie tylko my, ale państwa bloku wschodniego, czyli czołgi rodziny czołgów T-72, było przekazane armii ukraińskiej, to już się dzieje i bardzo dobrze się dzieje, ponieważ Ukraińcy mają przygotowane obsługi, załogi czołgów, załogi tego sprzętu, który jest im wysłany od nas, sprzętu poradzieckiego i oni je szybko obsadzają i od razu te jednostki na nich formowane i udają się na front. Ale czy ta reakcja właśnie nie trwa za długo, bo tak widzimy, że Władimir Putin stawia nas przed faktami dokonanymi, to on wykonuje zawsze pierwszy krok, a świat tak niemrawo podąża za jego ruchami.
No niestety to mamy do siebie te państwa demokratyczne, że u nas decyzje opierają się o zbiorowe decyzje parlamentarne, Senatu czy Sejmu, czy innych tworów politycznych, które decydują o tym, czy wspieramy, czy nie wspieramy. Oczywiście wojna wymusza szybsze decyzje i wydaje się, że nie ma co się oglądać na to, czy będzie akceptacja parlamentów, nie mówię tylko o polskim, parlament, tylko rządy muszą podjąć szybkie decyzje i te decyzje muszą wynikać z tego sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, z przeciwdziałania Putinowi, oczywiście to, co pani sugerowała, że każda akcja musi mieć reakcję, ale ta reakcja musi być w miarę szybka, bym powiedział nawet natychmiastowa. Ukraińcy nie mogą czekać, a poza tym wydaje się, że Ukraińcy mają dokładne rozeznanie co do zamiarów Putina i Ukraińcy dzięki wsparciu Zachodu mogliby pewne działania Putina wyprzedzać. A zatem trzeba być blisko kontaktu. To znaczy, jeżeli zakładamy, że będą uderzenia na jakimkolwiek kierunku, choćby przez wojska rosyjskie, żeby odpowiednio wcześniej dać, chociażby Ukraińcom mogliśmy dać wcześniej systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu, których Ukraińcom brakowało, a które by pozwoliły Ukraińcom mieć panowanie w powietrzu nad Ukrainą, a szczególnie nad rejonami walk, gdzie walczą wojska ukraińskie. W tej chwili sytuacja się zmieniła, Ukraińcy już to mają, ale te decyzje powinny zapadać szybciej. Jeżeli Ukraińcy mówią, że chcą coś, to oni wiedzą, czego chcą i oni moim zdaniem swoimi zamiarami chcą wyprzedzić decyzję Putina, bo rozpoznają dokładnie jego zamiary. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościom. Dziękuję Pani bardzo. Waldemar Skrzypczak. Bardzo dziękuję Panie miłego Generale. Dnia. Również miłego dnia i czekamy też na dobre informacje z Ukrainy. A teraz to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie programu Fakt Live jutro o 11:00 w imieniu Katarzyny Kozłowskiej.